Witam wszystkich. To mój pierwszy filmik z Minecrafta. Tak, zaczynamy nową serię. Zobaczymy, jak z nią będzie. No, pojawiłem się w dżungli. Tak, jeszcze nic nie mam, widzicie, dopiero zaczynam. Tak, co by tu powiedzieć? Co do wersji? Wersja Minecrafta mam najnowszą, mianowicie z tym. Tak, właśnie tak. Widzicie, to jest kakao. Rośnie na drzewach w dżungli i właśnie wylatuje z tego Coco Beans, tak zwany. Tak, możemy stracić to jeszcze raz. No właśnie, to ma tam chyba trzy fazy rozwoju. To właśnie jest najmniejsze, takie najbardziej bronzowe, właśnie jest najbardziej opłacalne do zniszczenia. Co do serii, o, widzicie, słabo się wszystko renderuje, bo mój komputer niestety jest okropnie. No jest okropny, ponieważ no nie mogę nim zbytnio szaleć. Zmniejszyłem odległość. No niestety, coś poradzić. Może właśnie tworzenie czegoś pozwoli mi jakoś zarobić na nowy. O! Tak właśnie, to jest najlepsze chyba określenie tego. Co do tej serii, to będę, no będę stawiał filmiki jak najczęściej. Długość filmiku. Różnie. Będzie różnie. Zależy jakie chęci będę miał na takie nagrywanie. No i oczywiście jak pozwoli mi na to czas, studiuję i wiadomo, czasami jest ciężko. Co do... O, drzewo, skąd to? Aha, wiem, co to jest. Zaczynając grę, znaczy tworząc świat teraz, w tym snapshocie, po tym najnowszym snapshocie, wybiera się taką opcję jak zaczynanie z taką skrzynią, właśnie z tymi, z takimi itemami. Tam powinien być jeszcze kilof, chyba. Jak się to było, już nie pamiętam. I właśnie to jest bardzo dobra opcja, można szybciej zacząć. Właśnie. Można szybciej zacząć. Tak, nie znam, coś jeszcze jest. I przyznam, że zaczynam z nowym światem w tym snapshocie już nie wiem który raz. Dopiero teraz pierwszy raz właśnie zdarzyło mi się znaleźć przynajmniej itemy z tej skrzyni, bo wcześniej to katastrofa, naprawdę nie mogę jej znaleźć. Chociaż ma pojawić się tam, gdzie zaczynamy grę, czyli właśnie w tym na spawnie. Kupiłem trochę kamienia. W dzisiejszym odcinku chciałbym znaleźć miejsce, gdzie będzie nasza chatka na kurzej stopce. No, oczywiście żartuję, zobaczymy jak to będzie wyglądać wszystko. Szczerze mówiąc, to nie mam jakichś tam szczególnych pomysłów. Wszystko się okaże, jak to będzie szło. Przydałby się węgiel, bo jak zrobi się ciemno, może być strasznie. Tak. To prawda. Utwory z Minecraftu są straszliwe. Co chcę osiągnąć po tej serii? Chciałbym mieć określoną liczbę widzów. Nie wiem, czy to być jakieś tysiące. Fajnie by było właśnie mieć taką publiczność.
Zobaczymy, jak to będzie. Filmiki wstawiał będę z kilku gier, myślę. No, muszę też jednak, znaczy się jestem uzależniony od swojego komputera. Niestety nie mogę grać we wszystkie najnowsze tytuły, ponieważ niestety nie dam rady. Teraz w Minecrafcie mam 20 FPS-ów. To nie jest zbytnio dużo. To prawda, że właśnie Minecraft zużywa najwięcej RAM-u, no ale nie tylko Minecraft, prawda? Wszystko. No zobaczymy, jak to będzie szło z tym nagrywaniem. Filmiki, myślę, że wrzucenie na YouTube nie będzie to zajmowało dużo czasu, ponieważ no łącze raczej mam dobre, więc powinno być ok. Nie wiem, może tutaj się w dżungli osiedlę? Chyba tak. Lubię dżunglę. Zobaczymy. A nie wiem, czy słyszeliście, co ma być w najnowszym snapshocie. Przeczytałem, że właśnie w najnowszym snapshocie mają stakować się wiaderka. Powiem, że to bardzo ciekawy pomysł. Dziwne, że dopiero teraz na taki wpadli. No, w końcu mi padł drewniany kilof. Sorki, że chodzę tak w kółko, ale jakoś tak szukam fajnego miejsca. Plaża. A co jakby się osiedlić wyżej? Ciekawe. Tam świnka chodzi. To na tych drzewach. Myślę, że to fajny pomysł. A co tu jest? Zobaczymy. Morze. A dalej? Dalej to jest dżungla. Może gdzieś tam. Ja zobaczę dookoła, jak to wszystko wygląda. No i pierwsze miejsce zawsze będzie takie sobie. Później jak będziemy podróżować, oczywiście wszystko się zmieni. Znajdzie się jakieś lepsze miejsce i takie tam podobne. Dobra, co tam widać, co tam widać. Zbieram te kokonie, w sumie nie wiem po co. Będziemy piekli ciasta. No teraz na pewno wzrośnie ilość ciastek. Wszędzie chyba dżungla. Włączę. Nie to. Oj, tak, zobaczymy, co tam jest. No tam jest ocean, także chyba odpada. Słonko zachodzi. Trzeba będzie się gdzieś ukryć. Szkoda, że nie mamy wełny. Myślę, że tam to jest dobry pomysł na tych dwóch drzewach. Tak, na tych dwóch drzewach chyba. Dobra. Gdzieś się tu zakopię. O, patrzcie. Widzicie jakieś szczęście? To się nazywa szczęście. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. O, to jest wejście, zmieniamy. Ale tu nic nie powinno wejść. No i trzeba zrobić
Workbencha. Czy to wymyślić? Tak, to właśnie polski Minecraft. Pamiętam, jak zaczynałem grać. Wtedy była jeszcze wersja 1.2. 1.2 bodajże. Chodźmy jeszcze o betę oczywiście. To będzie jakieś 1,5-2 lata temu. Tak, wtedy to było. Pamiętam, jak właśnie zaczynałem, to na początku grałem na serwerze. Na serwerze MPC Forum. Na pewno każdy o tym forum słyszał. To było coś. No niestety teraz już takiego czegoś nie ma. Minecraft się zmienił. Jeżeli o mnie chodzi, to moim zdaniem zmienia się na dobre. Jeżeli by się nie zmieniał, na pewno traciłby na popularności. Co to było? To było dziwne. Widzieliście to? Masakra. Czasami są jakieś bugi. No a jeszcze w sobie snapshotowej wersji, to jasne, że będą. Teraz pewnie zanudzę was. Macie rację. Dobra. To chwila przerwy i wracamy, jak będzie już jasno. Dobrze, witam wszystkich serdecznie z powrotem. Oj, działo się w nocy, zaatakował mnie zombie. Teraz wyszedłem, musiałem walczyć z creeperem. Masakra. No ale jakoś dałem radę. Tak, zjemy sobie chleba. Oczywiście jeden. Dobra. Chyba się powinien leczyć, prawda? Leczy się, ok. Dobra, czyli tak jak mówiłem, osiedlimy się tam. W sumie fajne okolice, przecież. Może. Na to. Trzeba to naprawić. Tak, tak. Właśnie w tym snapshocie został zmieniony generator. Powinien tworzyć teraz ogromne biomy. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. O, już teraz. Dobra, mniejsza z tym. Trzeba się dostać jakoś tam na górę. Tylko to nie było to, to nie było to. Gdzież to się rozdziałało? To chyba były te dwa? Już nie pamiętam. Tak, to były te dwa drzewa. Czyli muszę wejść jakoś na to drzewo. Tak. O, fajnie, bo tutaj jest. Okej. Tak, jestem na górze. Przecież widok jest zajebisty. No naprawdę, nie ma co narzekać. Te drzewa nie są połączone, ale jakoś tam skoczymy. Tak. Nie no, okej, tu jest super. Teraz tak. Czy to drzewo
Tak, myślę, że tam deski. Chociaż tu będzie ich mało. Sam nie wiem, co wybrać. Myślę, że te. Dobrze. W sumie to nawet nie wiem, ile ten filmik trwa. Aha, miałem jeszcze powiedzieć o komentarzach. Właśnie. Proszę komentować moje filmy, oceniać je. Musicie pamiętać, że zawsze będę czytał te komentarze, więc proszę wypowiadać się na każdy temat. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. No i co jeszcze? Prosiłbym o lajkowanie, subskrybowanie. To zawsze motywuje. Teraz mam, znaczy się dzisiaj mam jakieś problemy z internetem, więc nie mogłem wstawić, a nawet nagrać filmiku z Lola. Tak, gram w Lola. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną grać, nie ma problemu. Tyle, że tak, gram na notebooku i nie mam jeszcze 30. A na Westie, mamy konto na Westie, mam tam 30 level, no ale straciłem trochę ochotę do grania na tamtym serwerze. Trollowanie, no to jest niemiłe. To jest niestety niemiłe. Naprawdę. Nie mam do tego siły, jak ludzie potrafią się czepiać. Dobrze, miałem szukać tego drzewa, ale się zagadałem. I zbieram kakao. Co to za drzewo? Kurczę. No szkoda, ale to powinno. To też jest to. Nie wiem, co z tym zrobić. A to? Wszystko to musiałem znaleźć inny las. Znaczy się z normalnym drzewem, czyli te dęby, chyba to się tak nazywa. O, tu jest to drzewo. To chyba trochę mała ilość. Zobaczymy. Może jakoś by się uda. Myślę, że to nie będzie zbyt duża chałupa. Tak, zobaczymy, jak wyjdzie. Poza tym, nie mam, szczerze mówiąc, jakiegoś specjalnego pomysłu. Przepraszam. Zobaczymy, wszystko się okaże. A właśnie, w komentarzach możecie mi pisać, jakie tam macie pomysły na mój świat. Albo jakieś fajne budynki może. Możecie mi podsyłać. Aha, jeżeli się będziecie chcieli może coś podesłać, jakiś screen albo coś, no to proszę na już na PW pisać. To będzie lepiej, wtedy będzie mi łatwiej, że tak powiem. Aha, no i co jeszcze? Powiedziałem, aha, ale nie wiem, dlaczego miało to być. Liczę na to, że jakoś wzrośnie liczba widzów na moim kanale. Oglądałem kilka ładnych miesięcy serię. Znaczy więcej niż miesięcy, ponieważ oglądałem jeszcze pierwszy sezon JJ'a. Właśnie wtedy zaczynałem.
No i muszę powiedzieć, że fajnie, fajnie, no ale teraz coś ostatnio słyszałem, że mu się nie chce. Tak. Kolejne drzewo. Wiem, że to nudne, no ale... Ale chyba warto. Moim zdaniem Minecraft to... To bardzo, bardzo fajna gra, ponieważ... Zawsze jednak chyba nas jakoś przyciąga. Miałem już kilka takich okresów, że... Nie miałem ochoty nawet go włączyć, no ale... Później jakoś... Jakoś znowu... Przyszła chęć i... I już jestem właśnie tutaj. Nagrywam. Tak. Nawet nie mam pojęcia, ile ten filmik już trwa. To jest fajnie dobrze. No. Oby się zmieścił w rozmiarze do 2 giga. Myślałem też o streamie, lecz, no niestety program do streamowania zżera za dużo ramy, no i niestety nie da rady. Musiałbym zbierać pieniądze na nowy komputer, no ale wiecie jak to jest na studiach. No może i nie wiecie. Kolejna noc. No dobrze, to już kolejna noc, więc myślę, że pora skończyć. Ja tu jeszcze dozbieram drzewa i w następnym odcinku widzimy się i zaczynamy od budowania domu. Tak. Dobrze, dziękuję za uwagę. Proszę komentować, subskrybować, lajkować. Tak. Dobrze. Do usłyszenia wszystkim. Do zobaczenia. Pa.